człowiekiem, zwierzęciem. Jedna z najbardziej prestiżowych nagród literackich, Man Booker International Prize, powędrowała po raz pierwszy do polskiego pisarza. Kapituła postanowiła wyróżnić powieść Bieguni Olgi Tokarczuk w tłumaczeniu Jennifer Croft. Tokarczuk nad książką pracowała 3 lata i jak podkreślała w wywiadach, notatki powstawały podczas podróży. Co ciekawe, 10 lat temu Olga Tokarczuk zdobyła za nią nagrodę Nike. W zeszłym roku można było spotkać się z autorką podczas festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie, kiedy to opowiadała o powstaniu kryminału Prowadź swój pułk przez kości umarłych. Książka jest thrillerem, jest kryminałem i dzieją się tam straszne rzeczy. Jak to w kryminale zaczyna się od trupa, porządny kryminał musi się zaczynać od ciała nieżywego. Więc próbowałam też nie podawać w tej książce bardzo konkretnych lokalizacji, tak żeby jakby nie przestraszać ewentualnych turystów, ale też żeby nie budzić takich zbyt konkretnych skojarzeń z miejscowościami, z ludźmi. Już niedługo wielbiciele prozy Olgi Tokarczuk będą mogli porozmawiać z nią nie tylko o biegunach podczas drugiej edycji festiwalu Miedzianka Fest, który zaplanowany jest na ostatni weekend sierpnia. W tym roku hasłem festiwalu jest krajobraz opowieści.